Nowe wydarzenie w Apex Legends Evolucja wystartowało we wtorek o godzinie 19. Po kilku godzinach problemów z serwerami w końcu udało mi się wejść do gry. O wszystkich zmianach w samej grze opowiadam w poprzednim odcinku, więc zachęcam, żeby sobie go obejrzeć, a dzisiaj przyszedł czas na nowe skórki i na odblokowanie Ailruma, czyli pamiątki rodowej do Rampart. Wszystko widzicie za mną, ja już wskakuję do gry i będziemy wszystko odblokowywali i postaramy się to zrobić jak najtaniej, choć tanio nie będzie. Życzę miłego oglądania! No dobra, no to tak jak zawsze w każdym evencie kolekcjonerskim, żeby odblokować Elrun, musimy odblokować 24 elementy kosmetyczne. Widzicie je tutaj pode mną: 12 fioletowych oraz 12 złotych. Jeden pakiet, jeżeli chcecie kupić pakiet, kosztuje 700 apex końców, ale powoli, bo każdy skin możemy odblokować również za metale rzemieślnicze. Jak widzicie, ja ich mam 7245. Fioletowy kosztuje 800, a e, złoty kosztuje 2400. Więc ja za metale rzemieślnicze odblokuję fioletowe, tak żeby potem losując z pakietów wypadały tylko złote, bo to będzie taniej. I za 7200 będę mógł kupić 9 takich e, skinów fioletowych. Oraz w samym sklepie mamy również e, ofertę specjalną. Która jest za 5000 Apex końców, dostajemy skin do Rampart oraz 7 pakietów eventowych i za 2500 skin do Fuza oraz 3 pakiety eventowe. Więc to się również opłaca, bo jeśli jeden pakiet kosztuje 700, a tu mamy 8 pakietów, no to, no to oszczędzamy troszkę monet. Więc po pierwsze, kupujemy te dwa pakiety, to jest pierwszy krok, który zrobimy, żeby odblokować pamiątkę rodową dla. Rampart, kupuję jeden pakiet, i więc już tu mamy skin do Rampart. Bardzo ładny skin do Rampart, i kupuję do Fuse'a, i tu będziemy mieli również kolejny złoty skin i trzy pakiety. Odblokowuję. Dobra, to już, to już mamy to. Wracamy. Wracamy wracamy do sklepu i jak widzicie, mamy teraz 10 pakietów. I dwa skiny odblokowane, więc brakuje nam jeszcze 12, 12 tych pakietów. No, ale, tak jak powiedziałem, fioletowe najlepiej kupić za metale. Więc ja wydaję swoje wszystkie metale, odblokowuję po kolei wszystkie fioletowe. Zaraz sobie je będziemy wszystkie na spokojnie oglądali, ale zróbmy na razie to, co jest ważne, czyli kupienie jak najtaniej, jak największej ilości tych skinów. A za chwilę sobie je na spokojnie wszystkie obejrzymy. No i za chwilę również wejdziemy na strzelnicę, żeby obejrzeć sam Ailroom. Dobra, powoli się kończą, powoli się kończą metale. Jeszcze 1600, czyli jeszcze dwa, y, dwie, dwa skiny fioletowe do odblokowania. Dobra. No to jak widzicie, teraz <laughs> mamy odblokowanych 11 y, skinów, mamy 10 pakietów, więc brakuje nam tylko, jeśli ja dobrze liczę, 3 y, paczek. Więc kupuję te 3 pakiety za 2100 dodatkowe. I mamy wszystko odblokowane. No dobra, to teraz sobie obejrzyjmy te skiny, które już są kupione, czyli te wszystkie fioletowe oraz te dwa złote, które kupiliśmy w tej ofercie specjalnej. A potem otworzymy pozostałe pakiety. No i na koniec, oczywiście, otwarcie pakietu zawierającego Ailroom dla Rampart. I wskoczymy sobie, tak jak powiedziałem, na strzelnicę, żeby zobaczyć ten Ailroom do Rampart. No i zobaczyć jego wszystkie animacje. No dobra, to co tutaj było, bo ja bardzo szybko klikałem, to jest zawieszka do broni i to jest portal. Rave, tam i z powrotem całkiem spoko, choć ja Rave jak wiecie nie gram. Zawieszka do broni, która jest kaskiem Okteina, i to jest bardzo fajne, bo taki skin Okteina również jest tutaj w złotych pakietach. Dalej mamy spadanie dla Revenanta. Całkiem spoko, choć wydaje mi się, że tutaj strasznie słabo widać, nie? To trzeba w grze obejrzeć to spadanie, bo te spadania tutaj na tych filmikach są strasznie w słabej jakości. Tu jeszcze mamy spadanie dla Sira, To też fajnie, choć ja z Seerem yy, przestałem grać. Mamy bez niespodzianek, czyli pozę dla rave. Fajne, 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 poza dla rave fajna. Mamy pozę dla lifeline. Łu. Uh. Dobre, trochę mroczne, bo powiem szczerze. Skin do Hemloka. Hemlok dostał sporego buffa w tej aktualizacji. Więc być może powrócimy do grania Hemlokiem. Ale zobaczymy. Skin taki sobie bym powiedział. Mamy również skin do e, Repeatera 30-30 Repeater. Który wygląda tak. Też mi się on tak sobie podoba. Skin do flatlinea To są fioletowe skiny, więc to nie są takie e, piękne skiny. Ale no takie sobie, takie sobie. Powiedziałbym, że takie sobie. No i dalej mamy to, co trzeba będzie odblokować, czyli skin do Longboa, ale to już sobie otwieramy. Paczki jeszcze zobaczymy do Fuza skin, to jest złoty skin do Fuza. Taki sobie. No i skin do Rampart też złoty. No, i też bym powiedział, że to nie jest jakiś najwyższych lotów czy skin moich marzeń. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wymyślicie o tych skinach. A już przystępujemy do otwarcia 13 pakietów i obejrzenia pozostałych skinów. Lecimy 13 pakietów przed nami. Pierwszy pakiet już się otwiera. Tu będą same legendy i same fiolety, ale nawet dwie legendy wypadły z tego pakietu. No, i tutaj mamy emotkę. To jest emotka eventowa oraz legendarny skin do G7 Skauta. To też fajnie, że wypadło. No i ta emotka. Trochę nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tym laso i. Ale. spoko. Może być, może być, może być. Może być. Będę, będę się nie uflexował na pewno podczas grania, więc spoko. Kolejny pakiet. 12 jeszcze przed nami. Pooglądamy wszystkie skiny. Znów jakiś fiolet, znów jakaś legenda, pewnie legenda eventowa, tak jest, to jest. Skin do Lifeline legendarny i uważam, że on jest piękny! Uważam, że on jest piękny. Fajny mają klimat ogólnie, znowu taki trochę cyberpunkowo robotyczny klimat jest tego eventu, ale ten dla Lifeline skin i naprawdę bardzo fajny. Lecimy dalej jeszcze 11 pakietów przed nami. I potem to, na co chyba wszyscy czekamy, czyli Room do Rampart. Jest i rave. Ta rave wzbudza wiele kontrowersji. Ja powiedziałem, że to nebula ze strażników galaktyki. No, może być, może być, może być. Jak ktoś gra Rave? to na pewno będzie się cieszył 10 pakietów przed nami, 10 eventowych skinów jeszcze do obejrzenia Kolejna legenda, teraz będzie większość legend, no bo tych fioletowych to chyba dwa zostały Jest i Pathfinder, którego też uważam za pięknego Bardzo lubię Pathfinderów, którzy mają tutaj swoje takie dedykowane ekrany Ten jest naprawdę fajny, wygląda bardzo przyszłościowo, bardzo nowocześnie Ach, trochę jak yy, ten taki zaprezentowany przez Teslę ich robot Gdzieś go wam tu wrzucę Że Tesla robot. Jest fiolet. To jest jeden z tych brakujących fioletów. Mirage. Różowy Miraż. No, no, okej. Okay. Niefajny. Dobra, złotko. Cóż złotego tym razem? R301. Ciekawy jaki ma celownik, ale to chyba jest ten skin z dobrym celownikiem. Biorę, biorę na razie wszystkie te skiny Taki sobie również, jak na złoty to taki sobie Chyba tu fiolet i złoto O, fiolet to jest eventowy skór, skórka do longbow'a, również taka sobie Ale za to dostałem złoty skin do RE45 Ładny, ładny, ładny ładne cacko Jeszcze 6 pakiecików już same teraz złote będą lecieć. O, i dwa złote i elegancko. Jest Bangalore. Ta Bangalore taka trochę mroczno -zombia zombiakowata mi się kojarzy spoczko. I do Krabera skin. Fajne. To są zwykłe skiny te złote. To nie jest eventowy skin, ale ładny. Dobra, złoto, fiolet, pewnie złoto eventowe Fiolet yy, z gry, tak jest Zawieszka do broni Nóż łowcy A złoty jest y, Rampage, y, też fajny skinek Choć powiem wam szczerze, że te skiny Teraz sobie podsumujemy, zaraz sobie obejrzymy wszystkie te skiny jeszcze na szybko Ale jakoś No nie są to za dobre skiny, nie? W tym eventie jakoś te skiny tak nie do końca No okej, okay. Octane Octane jest fajny, Lifeline jest fajna, Bangalore jest fajna i Wraith jest fajna, a pozostałe tak, tak sobie, ale akurat fajnie, że, że Octane, którym sporo grałem i Lifeline, którą też bardzo lubię. Choć wydaje mi się że teraz, że będę trochę próbował grać e, Rampart, no bo Rampart dostała sporego buffa. Krypto e, taki. Taki fioletowy krypto. No dobra, włączam te wszystkie eventowe skiny, żeby trochę się pochwalić, nie? Jak tyle kasy się wydaje, to trzeba trochę tymi skinami się pochwalić podczas gry. Reg legendarny Sentinel, bardzo ładny, naprawdę bardzo fajny, fajna ta owika, fajna te animacje w środku. Tylko ze Sentinelem też nie gram. No i ostatni pakiet i będziemy mieli już wszystko odblokowane, czyli czas będzie na czerwone pakiety. Czerwone, elrumowe pakiety. Mastiff, Mastiff też ładny. Fajny ten Mastiff. Wygląda jak karabinę, nie jak strzelba. Fajny, będę nim grał. No dobra, wszystko odblokowane. Uwielbiam to, uwielbiam ten widok. Uwielbiam ten widok. Uwielbiam ten widok, szkoda, że to nie ze dwóch pakietów, bo takie z niespodzianki rumy najbardziej cieszą i największe zbudzają emocje, ale proszę bardzo, Elum do Rampart odblokowany. Klucz francuski właśnie wylądował. Idziemy na strzelnicę, zobaczymy jak to wszystko wygląda w grze. Wszystko Zabijanie też się do tego zalicza. Yy, I do tego jeszcze sztandar. Dobra, trzy czerwone przedmioty. Lecimy na strzelnicę i zobaczymy jak to wygląda w samej grze. Yy, tak, to podsumowując Bangalore może być, Octane fajny, Fuse słaby moim zdaniem, Lifeline mi się podoba, Rampart mi się nie podoba, Pathfinder mi się podoba, Rave jest fajna, skin do R301 słaby, skin do yy, Sentinela fajny, skin do yy, Rampart Rampage, na Rampart, do Rampage może być, Mastiff jest spoko, emotka do Pathfindera taka sobie, zawieszki takie sobie, spadania mogą być, ta poza dla Wraith jest spoko, skiny fioletowe mi się w ogóle nie podobają, skin fioletowy do Miraża słaby i skin fioletowy do Krypto może być. 7 na 10. No to jesteśmy na strzelnicy, przed wami Rampart w pełnej krasie, za chwilę schowam broń. A jak schowam broń, to wiecie co się pojawi? Co? Oto broń, oto pamiątka rodowa do Rampart. No, fajnie wygląda. Zaraz będziemy oglądali wszystkie animacje. Ja jestem bardzo ciekawy jeszcze animacji wyciągania samego y, klucza, bo ich też jest kilka, znaczy zazwyczaj jest ich kilka, choć teraz wszystkie takie same są. Jak to uderza? Okej. Okay. To no fajnie. <ścoughs> Fajne ta animacja takiego prądu trochę przy uderzeniu. Fajnie, fajnie to wygląda i fajnie się będzie z tym na pewno biegało. Ale animacje wyciągania mam cały czas te same. No dobra, to ja popatrzmy na wszystkie animacje w takim razie. Zajebista, zajebista wymiana baterii, bardzo mi się podoba Pierwsza i chyba najlepsza, chociaż poczekajcie, bo widzieliśmy dopiero jedną Okej okay. Też fajna, też fajna, jakiś błąd <laughs> Dokładnie tak Guma do rzucia przyklei wszystko Sporo ich jest Dobra, to już widzieliśmy To już widzieliśmy I schowek na gumę do rzucia I schowek na gumę do rzucia To chyba wszystkie będą, ale jeszcze klikam Dobra, wymiana baterii Wymiana baterii. Znowu wymiana baterii. Odklejąca Odklejająca się naklejka. To też widzieliśmy. Cztery. Cztery w takim razie naliczyłem. I chyba cztery to są wszystkie, nie? To ten błąd. Hej. Dobra, dobra, to chyba wszystkie. Najlepsza, najlepsza chyba jest ta z wymianą baterii. I ta z gumą do rzucia też fajna. No dobra, ale jak już jesteśmy na strzelnicy, a tego jeszcze nie widzieliśmy i ja też tego nie widziałem, to zobaczmy co robi teraz Sheila. Tryb stacjonarny lub bieganko. What the heck? What the heck? Poczekajcie, jak się skończy amunicja... Jak się skończy amunicja, to można rozstawić jako działko i jeszcze normalnie używać tego dalej. Okej, okay, to fajnie. Czyli, najpierw sobie biegamy z tym i możemy biegać i strzelać. A potem rozstawiamy tak jak wcześniej. Ultimate. To jest dobre. To jest dobre. Shila, klucz i wszystkie skórki tego eventu właśnie wam zaprezentowałem. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i wbijać na Twitcha, bo tam są live'y. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Dzięki, że oglądałeś, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!